Pan Bóg wasz jest Bogiem w górze na niebie i w dole na ziemi. Okazałam wam łaskę, tak wy również okażecie łaskę domowi mojego ojca. Ocalicie nas od śmierci. Księga Jozuego, 2 rozdział od 11 do 13 wersetu. Wiara Rahab jest tutaj w tych słowach wyrażona. Szpiedzy, których Jozue wysłał, są również posłańcami. Dla Jerycha i jego króla byli szpiegami, których należało szukać i zabić. Dla nierządnicy Rahab i jej rodziny okazali się posłańcami zbawienia. Wierzący są dla Boga wonią Chrystusa. Dla ginących, odrzucających Boże przesłanie zbawienia, wierzący są zapachem śmierci, podczas gdy dla zbawionych są zapachem życia. Rahab była grzeszną kobietą, umarłą w występkach i grzechach, w których chodziła. Z natury nie była lepsza od reszty swojego ludu. Jednak okazała prawdziwą skruchę. Uznała się za należącą do ludu przeznaczonego na zagładę. Okazała prawdziwą skruchę, odwracając się od lojalności wobec swego ludu i uznając Jahwe za prawdziwego Boga. Życzliwie traktując jego posłańców, ukrywając ich i ratując im życie. W wierze zdała się na miłosierdzie Boga, szukając u niego wybawienia od pewnej śmierci czekającej jej lud, nie tylko dla niej samej, ale dla całej jej rodziny. Nie kazano jej oczyszczać swojego życia, aby nadawała się na Izraelitkę. Musi powiesić w swoim oknie szkarłatny sznur przypominający krew Chrystusa, czyli łaska. Musiała powiesić w swoim oknie szkarłatny sznur przypominający krew Chrystusa. Jej rodzina również musiała schronić się w domu za tym samym sznurem. Boży sąd wkrótce spadł na ten kawałek zepsutego świata, jakim było Jerycho. Ale, co ważniejsze dla nas, Boży sąd wkrótce spadnie na ten winny świat. Czy troszczymy się o zbawienie nasze i naszych bliskich? Czy jesteśmy gotowi otwarcie wyznawać Pana Jezusa Chrystusa na tym świecie, gdzie wciąż jest On pogardzany i odrzucany przez ludzi?